Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Stary, dobry Sasin przypomniał o sobie. Czy Kuchcińskiemu też będzie przeciekać skrzynka? Błaszczak uruchamia stację telewizyjną. Rydzyk nie wpuścił do siebie TVN-u. Barbara Nowak walczy o lekcję religii. TVP sprawdza, czy nie robiła u siebie przekrętów finansowych. Oraz dalej na chama jedzie na Tuska. Jak myślicie, ilu policjantów ochrania Kaczyńskiego? Sensacja, Orłoś zgadza się z Czarnkiem. Rosja przegrywa w ONZ, a Orban stawia na Trumpa. Czwartek, 13 października, Maciej Orłoś w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Zaczynamy. Łatwo powiedzieć, zaczynamy, ale od czego niby mamy zacząć? Tyle się dzieje, że to jest trudna decyzja. Dowie się w swoim czasie. Okej, to może na początek Jacek Sasin, ten od wyborów kopertowych, który miał niedawno taki pomysł, żeby duże firmy płaciły 50% podatek od nadzwyczajnych zysków. Chodziło o to, że w kryzysie niektóre firmy mają wyjątkowe dochody, więc niech się podzielą. Tylko że pan minister wrzucił do jednego worka wszystkie duże firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. Eksperci wskazywali, że nie można karać firm za przedsiębiorczość, a giełda zareagowała bardzo nerwowo na tę zapowiedź. Było to 26 września, cytuję za Business Insiderem. Warszawski parkiet zalał się czerwienią po zapowiedzi wprowadzenia tzw. podatku od nadmiarowych zysków ochrzczonego przez media daniną Sasina, a Rzeczpospolita komentowała to równie jednoznacznie. Plan dodatkowego podatku od zysków firm wstrząsnął rynkiem kapitałowym. Rykoszetem uderzył w portfele oszczędzających na emerytury. No i teraz wszystko wskazuje na to, że cały ten pomysł trafi do kosza, informuje o tym RMF FM. Rząd rezygnuje z pomysłu wprowadzenia tzw. daniny Sasina. No i dobrze, że rząd się wycofał, ale ile było zamieszania, ile skutków ubocznych, ile nerwów wśród przedsiębiorców czy inwestorów, to tylko oni wiedzą. Tak więc kolejny raz okazuje się, że wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, jak mówi, że ma świetny pomysł, to mówi. Niestety. I jeszcze szybkie uzupełnienie, nie chwalmy dnia przed zachodem. Minister Sasin twierdzi, że pomysł nie został jeszcze całkowicie porzucony. Tak czy inaczej, w kręgach rządowych mamy też znakomitą wiadomość. Prezydent Andrzej Duda powołał byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obejmując urząd ministra, członka Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg, odczytał przysięgę Marek Kuchciński. W przysiędze nic nie było niestety o pilnowaniu skrzynki mailowej, która jego poprzednikowi, Michałowi Dworczykowi, przeciekała niemiłosiernie przez wiele miesięcy. Ale jak to będzie z pilnowaniem skrzynki mailowej? Biorąc pod uwagę, że sam Kuchciński kilka miesięcy temu przyznał, że, cytuję, ja jestem skromnym człowiekiem, nie mam mózgu intelektualisty, który wszystkie komputery zjadł, to może być niestety z tymi mailami różnie. Dosyć już tego sarkazmu, teraz naprawdę dobra wiadomość. Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak chce stworzyć wojskową telewizję internetową. Zgodnie z jego zarządzeniem Wojskowy Instytut Wydawniczy ma, oprócz wielu dotychczasowych działań wydawniczych, realizować cele także poprzez prowadzenie wojskowej telewizji internetowej i będzie się teraz zajmować także produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Tylko niech tam nie będzie nudy, panie ministrze. Weźcie się, przygotujcie do tych produkcji. Zróbcie coś po wojskowemu, odważnego. Poszukajcie inspiracji. Podaję przykład takiej inspiracji. Monty Python Military Camp Drill. Proszę bardzo. Right, stop that. Silly. A propos telewizji, mamy sensacyjne doniesienia o kontroli w TVP. Rzeczpospolita cytuje słowa posła Lewicy Marka Rutki, członka Rady Mediów Narodowych, który o powodach dymisji Jacka Kurskiego powiedział tak. W telewizji polskiej toczy się kontrola, która została zlecona przez pana prezesa Mateusza Matyszkowicza, którą realizuje Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Dotyczy przede wszystkim umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, z agencjami producenckimi w sprawie dużych wydarzeń i koncertów. Poseł podaje przykład z koncertem, który miał odbyć się 17 września i w rezultacie się odbył z okazji rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej. Pierwotny budżet tej imprezy wynosił 6,5 miliona złotych. Jednak ani sponsorzy, ani partnerzy nie zadeklarowali takich pieniędzy, więc różnicę musiałaby pokryć Telewizja Polska. W ostatniej chwili prezes Matyszkowicz podjął decyzję o rozwiązaniu tej umowy i koncert udało się zrobić za 2 miliony złotych. Tak napisał Marek Rutka na stronie Lewicy. Poza tym poseł apeluje, by wstrzymano projekt forsowany przez Kurskiego budowy nowej siedziby całego kompleksu budynków Telewizji Polskiej i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Umowa została podpisana, przetarg wygrała firma, która zaproponowała 606 milionów złotych, że za tyle zbuduje nową siedzibę. Marek Rutka sugeruje, żeby jednak z budową poczekać do lepszych czasów. No, ale że Rada Mediów Narodowych jest zdominowana przez PiS, to wątpię, by sugestie lewicowego członka Rady zostały wysłuchane. Jeśli myślicie, że w TVP jest po odejściu Jacka Kurskiego inna narracja, na przykład w wiadomościach, to nic z tego. No! 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 Jak była wina Tuska, tak jest wina Tuska. Obejrzałem niestety znaczną część wiadomości z 9 października i to się po prostu w głowie nie mieści. Każdy pretekst dobry, by walić w Donalda Tuska, ale też szerzej w opozycję. To jest tak ewidentne, że szczerze mówiąc trudno zrozumieć, jak odbiorcy, widzowie mogą nie zauważyć tej niesłychanej stronniczości. Jeśli wiadomości pokazują polityków w pozytywnym świetle, to są to tylko politycy Zjednoczonej Prawicy, mówiący o planach czy sukcesach rządu, a jednocześnie nie są przedstawiane głosy opozycji. Jeśli pokazywani są politycy opozycji, to tylko i wyłącznie w negatywnym kontekście, a w dodatku okraszone to jest komentarzem autorów materiałów. Jeśli mamy komentatorów zewnętrznych, to są to tylko i wyłącznie komentatorzy słuszni, czyli zgadzający się z linią partii i krytykujący opozycję. I tak dzień w dzień. To jest po prostu niebywałe. Przykładem tej zasady, że dla wiadomości każdy pretekst jest dobry, był materiał na temat węgla, który nawiązał do kryzysów w przeszłości i tego, jak kiedyś władze nie dawały sobie rady. Na szczęście to już przykre wspomnienie, mówił z OFU autor materiału Dominik Cierpioł. Dziś państwo działa zupełnie inaczej. Rząd podejmuje zdecydowane działania chroniące polskie rodziny przed kolejnymi kryzysami itd., itd. Do tego dołączone były m.in. zdjęcia z powodzi we Wrocławiu w 1997 roku, a także fragment programu TVP3 Wrocław, który to program krytycznie mówi o tym, że rząd Włodzimierza Cimoszewicza nie da pieniędzy na pomoc, bo ich nie ma. W 1997 roku TVP krytycznie mówiła o rządzących? Jak to możliwe? Kiedyś w telewizji publicznej krytykowano rząd? Co tu jest grane? Kto dopuścił do emisji takiego materiału w wiadomościach o 19:30 kilka dni temu? To jest skandal! No dobra, ale teraz to kłamie przecież nie TVP, ale TVN, że też ja o tym zapomniałem. Na szczęście przypomniał mi sam Tadeusz Rydzyk. Nie wpuścił dziennikarza TVN24 Mateusza Sidorkiewicza na konferencję z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Mówił, że to prywatna impreza i reporter nie ma na nią wstępu. Z TVN nie rozmawiamy. Jak przestaniecie kłamać, będę rozmawiał. Na to Sidorkiewicz, że jak to przecież inni dziennikarze zostali wpuszczeni, tam są przedstawiciele władzy, mam prawo i tak dalej. No naprawdę takie głupie argumenty, kolego redaktorze z TVN-u. Owszem, patronami Konferencji Bezpieczeństwa Energetyczne Polski, która odbyła się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, były państwowe spółki KGHM i PGE. A sama ciepłownia geotermalna, którą otwarto i poświęcono ją podczas tej imprezy, również była współfinansowana z publicznych pieniędzy kwotą prawie 30 milionów złotych. Nice. A wśród gości byli m.in. wicepremier Sasin oraz minister klimatu Anna Moskwa. No ale co z tego? Niby, że dziennikarz TVN miał prawo tam być i relacjonować, to jest miejsce prywatne, powiedział Rydzyk i TVN-u nie wpuścił. Ale powiedzmy sobie jasno, czy TVN wpuściłoby na swoją ramówkę telewizję Trwam? Co za głupie pytanie, Orłoś, kompletnie bez sensu. Zresztą dlaczego telewizja Trwam miałaby wbijać na imprezę TVN-u? To się kupy nie trzyma, przepraszam. Co ten tak zwany ojciec Rydzyk, taki nerwowy? Tak w ogóle. Może dlatego, że wyniki fundacji Lux Veritatis za ubiegły rok były niby bardzo dobre, wzrost przychodów czy zdecydowanie większe wpływy z darowizn rok do roku, ale zysk netto zdecydowanie słabiutki, tylko niecałe 1,5 miliona w porównaniu do prawie 20 milionów rok wcześniej. Spadek rok do roku o ponad 90%. No, każdy by się wkurzył i nie wpuszczał TVN-u. Na tej konferencji w Toruniu miał być też Jarosław Kaczyński. Krzesło nawet było przygotowane dla pana prezesa. Wow! A tu dzong. Prezes nie przybył. Może dlatego, że był w Puławach tego dnia na spotkaniu z wyborcami, a spotkanie było zaplanowane wcześniej. Nie wiem, dlaczego tak dziwnie ułożono ten grafik swoją drogą. Podejrzana sprawa. Podejrzane jest też to, że znany fan ojca Rydzyka, Przemysław Czarnek, minister edukacji, też wybrał Puławy i też nie było go w Toruniu. No, tak czy inaczej, w Puławach Jarosław Kaczyński nie zawiódł. Zaczął od wyniku Donalda Tuska w maratonie, podkreślając, że czas bodajże 5 godzin 45 minut to tak jakby iść, a nie biec. No, a poza tym były ataki na opozycję, na Niemcy i nawet na ideologię gender itd., itd. Tymczasem poseł Nowoczesnej Adam Szłabka ujawnił dane dotyczące ochrony spotkań z Kaczyńskim, spotkań, które odbywają się od wielu tygodni, jak doskonale wiecie, w różnych miejscach w Polsce. Prawie w każdej miejscowości sale, gdzie zaplanowano wiece, pilnowane są przez policjantów. I tak na przykład liczby dotyczące zabezpieczenia lipcowej wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Wielkopolsce są naprawdę imponujące. O pomyłce od razu dodam, nie może być mowy, ponieważ dane pochodzą od samej policji. Było to 189 funkcjonariuszy. To jest państwowa armia. Państwo jest wykorzystywane do partyjnych celów. Tak to skomentował poseł Szłabka i trafnie skomentował. 189 policjantów. No, niezły wynik. A propos spraw kościelnych, to jeszcze powiem, że dała o sobie znać ponownie pani kurator małopolska Barbara Nowak. Pojechała na Jasną Górę. A jakże? Gdzie miałaby pojechać? Jeszcze jak? I wzięła udział w debacie Prześladowany jak katolik. Chaos w umysłach młodych ludzi mogą uporządkować lekcje religii i widok w szkołach księdza, który przychodzi w sutannie, co jest bardzo ważne, bo zupełnie inaczej ustawia rzeczywistość szkolną, mówiła Barbara Nowak. Od lat proszę dyrektorów, by lekcje religii nie odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie. To nie jest w porządku, to jest sygnał, zachęta dla młodych ludzi, by na nie nie chodzili. Tak mówiła. No i faktycznie może lepiej, żeby lekcje religii odbywały się w ogóle w kościołach. Wtedy ten problem, o którym pani kurator wspomina, przestałby istnieć. A jestem przekonany, że uczniowie z entuzjazmem po lekcjach w szkole pędziliby na religię do kościoła. No dobrze, a co tam? Jeszcze jeden wątek kościelny. Otóż papież Franciszek znowu błysnął odwagą. On jest naprawdę niesamowity. Na audiencji generalnej w Watykanie mówił tak: w tych dniach moje serce jest z narodem ukraińskim, zwłaszcza z mieszkańcami miejsc, w których szalały bombardowania. Noszę w sercu ból narodu ukraińskiego i za wstawiennictwem Matki Bożej powierzam go w modlitwie Panu. Jakby to powiedzieć, już był w ogródku, już witał się z gąską, już mógł coś wspomnieć o tym, kto bombardował, kto jest winny bólu narodu ukraińskiego, ale nie. Nie tym razem. Parafrazując tę pamiętną sytuację z głosowaniem Jarosława Gowina w Sejmie, można powiedzieć tak: papież cierpiał, ale o Rosji nie powiedział. Uwaga, ja z kolei powiem teraz coś, co może nie wszystkim się spodoba, no ale trudno. Niech to będzie przykład, że WTS nie zawsze jest tylko na tak zwaną jedną nóżkę. Otóż z pewnym zażenowaniem stwierdzam, że śmierć Jerzego Urbana połączyła mnie i ministra Czarnka. Wiem, jak to brzmi, ale już tłumaczę, o co mi chodzi. Kiedy oglądałem konferencję Jerzego Urbana dawno temu, podczas stanu wojennego, to ogarniała mnie taka bezsilna wściekłość. Dominowała w mojej głowie jedna myśl. Jak można być takim s***em? To, co on wygadywał, było podłe, obrzydliwe, nawet nie wiem, jak to nazwać. No i nie mogłem zapomnieć Urbana, zapomnieć tego, jakim on był podłym człowiekiem i żadne jego późniejsze działania tego wizerunku nie przykryły. I oto nagle, po śmierci Jerzego Urbana, Olga Lipińska zamieszcza nekrolog z tekstem: dziennikarz, jeden z najświetlejszych umysłów w Polsce. Profesor Hartman pisze tak: odszedł zasłużony dziennikarz, przemiły człowiek, zawsze płynący pod prąd. A na pogrzebie Aleksander Kwaśniewski porównuje Urbana do Morawieckiego i sugeruje, że Morawiecki jest jak Urban, tylko może jeszcze gorszy w swoich kłamstwach i atakowaniu opozycji. Nie jestem, jak wiecie, fanem premiera Morawieckiego, ale to są osoby nieporównywalne. Urban i Morawiecki, tak samo jak czasy są nieporównywalne, PRL i współczesna Polska. Urban działał w czasach komuny, cenzury, braku wolności słowa, wolnych mediów. Jak coś nie było, jak tego sprostować lub skrytykować, na przykład w jakiejś prasie, czy radiu, czy telewizji, bo media były tylko jedne, wszystkie podporządkowane władzy. No i wiem, trudno to sobie wyobrazić, nie było TVN-u, TOK FM, Onetu czy Gazety Wyborczej, tudzież mediów społecznościowych. Teraz, jak Morawiecki opowiada dyrny mały, to na przykład ja mogę to sobie zdemaskować w WTS-ie i skomentować jak chcę, mało tego, nikt mnie za to nie wsadzi do pierdla. Odpukać. Ale wracając do Przemysława Czarnka. Otóż on też skrytykował słowa Kwaśniewskiego, no i dlatego powiedziałem, że jest coś, w czym się z panem ministrem mogę zgodzić. Trochę mi głupio, ale w kontekście Urbana tylko trochę mi głupio. Na świecie tyle się dzieje, że naprawdę trudno nadążyć. Putin mści się za uszkodzenie mostu krymskiego i nie jest tak, jak powiedziałem w poprzednim WTS-ie, czyli że nie przyzna, że to Ukraińcy dokonali uszkodzenia mostu. Tym razem przyznał, że owszem, to działanie terrorystyczne Ukrainy. No i w odwecie zaczął bombardować ukraińskie miasta, głównie zresztą obiekty cywilne. Reakcja ONZ jest na szczęście zdecydowana, zresztą to było do przewidzenia, skoro krytycznie o atakach Rosji na ukraińskie miasta wypowiedziały się nawet Chiny i Indie. Rezolucje Integralność Terytorialna Ukrainy w obronie podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych poparły 143 państwa członkowskie ONZ. 35 wstrzymało się od głosu, wśród nich są właśnie Chiny, Indie, ale też na przykład Kuba, co nie jest oczywiste. Naturalnie wolelibyśmy, żeby te kraje wreszcie przestały się wstrzymywać, tylko głosowały za rezolucją potępiającą Rosję, ale dobre i to. Wraz z Rosją przeciwko rezolucji głosowały tylko 4 kraje: Białoruś, Korea Północna, Syria i Nikaragua. Cokolwiek z tej rezolucji wynika? Podejrzewam, że nie. Może tylko to, że Putin śpi coraz mniej spokojnie, a raczej coraz bardziej niespokojnie, jeśli w ogóle śpi. No ale może premier Węgier Viktor Orbán doprowadzi do jakiegoś przełomu. Ostatnio oskarżył USA o podgrzewanie konfliktu, prezydenta Bidena o zbyt stanowcze stanowisko wobec Rosji oraz stwierdził, że najlepszym gościem do negocjowania z Putinem jest Donald Trump, bo jego władca Rosji poważa i się go może posłucha. No, powiedzmy sobie jasno, Orban jest geniuszem. I tym optymistycznym akcentem kończymy to wydanie WTS-u. Widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć!